Witamy Państwa, tym razem ja Państwa witam, za chwilę będzie Was witał Mariusz w swoim wstępie, natomiast teraz zapraszamy na króciutki film do odsłuchania. Dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest globalne. To ten Kijów to zapoczątkował wszystko. Pierwsze nagrania pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa i Baku w Azerbejdżanie. Tam wzbudziły zainteresowanie. Naukowcy stwierdzili, że te dźwięki mogą pochodzić z jądra Ziemi. Kiedy sieć została zalana kolejnymi nagraniami, sprawę zaczęły opisywać media. Strange sounds. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Rząd Malezji się na tym na poważnie zajął. Prosi obywateli swojego kraju nie tylko, żeby przysyłać nagrania. Dźwięki rejestrowano niemal na całym świecie, w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii. Co ciekawe, nie nagrywano ich w Afryce. Nie brakuje natomiast nagrań z Polski. Ich autorzy przed kamerami nie chcą przyznać, że słyszą głosy i w sumie trudno im się dziwić. Piszą za to na forach i w mailach do redakcji. Od kilku tygodni pojawiają się one w centrum Bytomia. W nocy spać w ogóle nie idzie. Duży procent filmików na YouTubie to ściema, ale jestem pewna, że to, co słyszałam, nie pochodziło od zwykłego samolotu i było niestandardowe. W sieci mnożą się teorie. Jedni podejrzewają początek przebiegunowania Ziemi, inni słyszą tu dźwięk apokaliptycznych trąb. Naukowcy ostrożnie wiążą zjawisko z dużą aktywnością Słońca, które bombarduje Ziemię cząsteczkami i energią. No i teraz zapraszam Cię do wstępu. No, witamy Państwa. No, dzisiaj mamy kolejny film, ideologiczny niebocentryzmu. To, co my teraz, tutaj ten fragment, który widzieliśmy, słyszeliśmy, to jest tylko dawna sprawa, która była przez nas tylko liźnięta. I dzisiaj postaramy się to wyjaśnić do końca, ponieważ to jest kwestia ideologiczna, przyszłościowa, a ponieważ kwestie ideologiczne niebocentryzmu, to mają Państwa podnieść na duchu. Taki jest generalny cel, ale żeby coś takiego powiedzieć, to trzeba powiedzieć całą historię tego, skąd to się wzięło, dlaczego to jest akurat tak, a nie inaczej. W tym momencie musimy doprecyzować to, co my liznęli, trzeba dokładniej powiedzieć. O, i tak to można powiedzieć. Że trzeba tak to wszystko powiedzieć, żeby wyjaśnić szczegóły, które mają nas doprowadzić, dlaczego mamy to tak zrozumieć albo nie. I tutaj Państwo też będziecie mieli swoją rolę taką, że po prostu macie kwestie osobiste, w sensie osobiste, praca osobista. I ten film jest wieloelementowy i tutaj się zastanawialiśmy, jak to powiedzieć wszystko, bo jak zaczęliśmy grzebać, to praktycznie jak się zanurzyliśmy w ten ocean, oj, poszliśmy na głęboko pod wodę. Ale po prostu trzeba w odpowiedniej równowadze to jakoś powiedzieć i dojdziemy do kwestii takich wręcz nawet ideologicznych i nawet strategicznych. Ale nie wszystko od razu. Może teraz już powoli zaczniemy od tego, o co to chodzi, bo ta mapka, zwróćcie uwagę, to ona pokazuje właśnie te dźwięki. No wszyscy chyba się zorientowali po tytule i po tym pierwszym filmiku wstępnym, że chodzi tutaj o te dziwne, tajemnicze dźwięki, które się pojawiają na niebie, można tak powiedzieć. Chcesz coś dodać jeszcze tak, do wstępu? Że ponieważ to jest stara sprawa, to dzisiaj może nikt na to specjalnie nie zwraca uwagi. Ale te dźwięki nadal są, w tym roku już były. No właśnie, ale dźwięki nadal są i w tej chwili, ponieważ to już 4-5 lat temu, to myśmy zrobili film, który lizał temat. 2018. Tak. A więc sprawa była wtedy i jakoś tak przeleciało wszystko bokiem, do widzenia, ale teraz najważniejsze pytanie, jak tutaj wyjaśnić to, jak to po prostu udowodnić, że to jest właśnie tak, a nie
inaczej, tak żeby Państwo dowody sobie tu mieli poukładać, to nie tylko to, że my powiemy, udowodnimy, podamy dowody, poszlaki i tak dalej, ale żeby po prostu Państwo też mieli nad czym pracować. I samo, ponieważ Państwo macie własną wiedzę, a więc możecie pewne rzeczy na to zwrócić uwagę i oczywiście praktyczna wartość od razu się pojawi w końcówce tego filmu. No bo pytanie, po co to się mamy dowiadywać? Po co tutaj tyle jest prawiedy, żeby móc to wyjaśnić, właściwie wyjaśnić, bo widzicie, z tymi wyjaśnieniami to tak jest. W internecie, że tak ktoś tam, albo naukowcy, oni wyjaśniają, ale czy to jest zgodne z prawdą? No właśnie, to jest cały problem. Różni internauci, no coś sobie tam wyjaśniają, ale czy oni dobrze to wyjaśniają? Czy to jest zgodne z prawdą? Nie tylko ci, ale również niektórzy bibliści, ci, którzy po prostu się też zajmują pewnymi kwestiami związanymi między innymi właśnie z tymi dziwnymi dźwiękami. Nam akurat ktoś podesłał film, który po prostu od razu był strzałem w dychę i od razu załapaliśmy, o co tu tak naprawdę chodzi. I co, powiesz jeszcze coś o tej mapce? I teraz tak, mapka powstała na podstawie tego, co można usłyszeć, zaobserwować, usłyszeć. Ale mapka jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, mapka powstała 11 lat temu, w 2012 roku, także miejmy to na uwadze. Ale to jest raz, może jakaś jest nowa, nie wiemy, ale może tam znajdziecie jakąś nową, ale dobra, tutaj generalnie chodzi o to, że zobaczcie, jak tak popatrzycie na te wszystkie punkty, to one są najbardziej takie zauważalne, te dźwięki, tam gdzie jest duże, po prostu duży, dobrze zamieszkały teren. A więc mniej więcej wtedy i tam w tych takich terenach z dużą ilością, zagęszczeniem, to wtedy tak, ale tam gdzieś na przykład Afryka czy jakieś tego, no to nie ma w ogóle problemu, tam gdzieś też coś jest i tak dalej, a więc to trzeba po prostu tak się dokładnie popatrzy na mapę, to te sprawy wychodzą wtedy, gdzie jest duże zaludnienie, a jak nie ma zaludnienia, no to wszystko odpowiednio spada. No a jak z Ameryką Południową? Tam nie ma zaludnienia, tam jest zaludnienie. Jak są dżungle i tak dalej, to tam w tym, jak są dżungle, po prostu tam jednak dużo dżungli. Terenów niezamieszkałych jest. O. Tak, są dużo terenów niezamieszkałych jest. Mogą być na przykład w Andach, na pewnych wysokościach, no to też są niewielkie, może ktoś tam słyszy i tak dalej, może gdzieś to później wrzuca do internetu, że o, tam to zaobserwowano w jakimś tam czasie, w którymś miejscu, czy tam w Andach, nie Andach. Andy są że mało zaludnione, ale po prostu zależy od tego, bo ponieważ tam wzdłuż Andów to są dużo takich dużych miast, jak stolice. Chile, Boliwii. Boliwia co jeszcze po prostu, już Ameryka Południowa już jest trochę poza Andami. Mamy Peru, po prostu. A więc te wszystkie takie rzeczy, gdzie po prostu te miejsca, gdzie jest duże zagęszczenie, takie punktowo chociażby, ale to właśnie można teraz to zauważyć. Żeby na pewno ktoś usłyszał. Och, to chyba tu o to chodzi. No właśnie, żeby ktoś to usłyszał. Dlatego no, taka mapka po prostu powstała. Taka mapka powstała, natomiast no, co za tą mapką jakby stoi? Drugie dno, że można tak to nazwać. Co za tą mapką? O co chodzi? No to dźwięki. No dobra. Mamy dźwięk. Po pierwsze, powstaje pytanie. Skąd on się tam bierze, ten dźwięk? Tu postaramy się odpowiedzieć. Skąd się bierze? Kto go generuje? Co go generuje? I po co? I po co? I cel strategiczny. Po co? Po co generuje ten dźwięk? Bo to jest, jeżeli dźwięk gdzieś powstaje, no to tutaj naukowcy się łamią sobie głowy, a teraz to chyba już w ogóle zapomnieli, albo nie wiem, może po prostu próbują wytłumaczyć, ale to co z tego? No dobra, wytłumaczyli tam, tak? Po prostu
No bo nie wiedzieli, ale teraz z punktu widzenia niebocentrycznego, historii niebocentrycznej, nawet tu poruszymy nawet kwestię ideologiczną niebocentryzmu i nawet religijne judaizmu. I zaraz się dowiemy wszystkiego, o co tutaj chodzi i nawet sięgniemy do Biblii, do Nowego Testamentu. O co ostatnio często robimy, ale nie ma wyjścia. Ale tutaj akurat nie ma wyjścia, bo ta kwestia jest poruszona właśnie tych dźwięków. Może akurat tylko już w innej symbolice i pytanie dalsze, czy przypadkiem za tymi dźwiękami jeszcze jakieś drugie dno nie leży, że o coś innego chodzi. To jest bardzo ważne. Póki co, żeby nie trzymać Was w napięciu, to chcemy, żebyście przesłuchali troszeczkę dla porównania. Oczywiście będziecie mieli duży materiał pod filmem, zapraszamy do oceny. Natomiast tutaj chcę, żebyście przesłuchali, mam dwa filmiki, króciutkie, żebyście przesłuchali i wtedy, kiedy puszczę już trzeci film, to już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Czyli co? Jedziemy i zaczynamy. Jedziemy. Te zagadkowe dźwięki. Do tych dźwięków nie mogę się jakoś odnieść w sposób naukowy, dlatego że nie ma żadnych... Jeszcze prosimy, żebyście przesłuchali tego filmu, bo tutaj pada bardzo ważne stwierdzenie. Tutaj ten całość tego filmu Wam podlinkujemy, jeśli będziecie chcieli, sobie obejrzycie. Natomiast tutaj te stwierdzenia tego mężczyzny na samym końcu są bardzo ważne, także bądźcie czujni. Naukowych, wiarygodnych, rzetelnych informacji. No dopóki czegoś nie opiszemy, tak, to jest przyjęte w nauce, dopóty nauka nie będzie się tym zajmowała. No a niestety te dźwięki jakoś nie chcą się pokazywać, nie chcą się pojawiać w pobliżu laboratoriów akustycznych i w tym jest bieda. Natomiast generalnie dźwięki takie zupełnie niesamowite i niepokojące znane są w geologii od bardzo dawna i wiązane są z geologią od bardzo dawna. Te dźwięki, o których mówię, które są opisywane w geologii, też są bardzo tajemnicze, nie są może tak melodyjne jak te dźwięki, które słyszymy w YouTube, które mają, przypominają odgłos rogu, ryk jakiś. Jest ten film, który nadesłała nam tutaj Ola. Dziękujemy bardzo. I co my tutaj widzimy? To jest gra liturgiczna w judaizmie na rogu. I dzisiaj o tym rogu właśnie chcemy powiedzieć, ponieważ uważamy, tak jak ten mężczyzna tutaj... O te zagadkowe dźwięki. Do tych dźwięków nie mogę się jakoś... Słyszeliście, że... Na końcu stwierdził, że dźwięki, które słyszymy właśnie, które można obejrzeć na YouTube, to one przypominają dźwięk rogu. I tak właśnie to wygląda, że to jest dźwięk, ma przypominać dźwięk rogu. Dlaczego? Dlatego, że te dźwięki, które słyszymy, to mają imitować właśnie dźwięk szofara. I dziś na temat tego szofara chcemy porozmawiać, bo
chcielibyśmy zaznaczyć, bo się zagłębiliśmy w temacie, że właśnie ten szofar to jest sens całej wiary judaizmu. I oczywiście ich wszystkich członków. Przede wszystkim. Tak, przede wszystkim ich członków, ale to nie tylko członkowie judaizmu, ale to są też tej narodowości. Ten dźwięk, który słyszymy punktowo w różnych miejscach, tam gdzie pokazywaliśmy mapę i zapewne przez te 11 lat to się ta mapa jakby powiększyła, jeśli chodzi o miejsca, gdzie te dźwięki słychać. Chociaż rzeczywiście najintensywniej słychać je było przez te pierwsze lata po 2012 roku, ale pamiętajmy, że 2012 rok to miał być rokiem końca świata. I teraz one już wtedy zaczynały te dźwięki na siebie pracować. I ten dźwięk został wygenerowany w konkretnym celu. Natomiast praktycznie cały czas dźwięki szofara rozlegają się tam wszędzie, gdzie są jakieś obrządki judaistyczne, tej wiary judaistycznej. I one są generalnie sensem życia właśnie wyznających tę wiarę. Generalnie czym jest szofar? Czym jest w ogóle, dlaczego z rogu to jest zrobiony ten instrument? Ten instrument zrobiono z rogu barana, ponieważ jest to ściśle związane z tą przypowiednią, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze swojego jedynego ukochanego syna Izaaka dla Boga Jahwe. I w ostatniej chwili anioł powstrzymał Abrahama, który rzeczywiście już był bliski zabicia tego swojego syna. W ten sposób udowodnił swoją miłość, że może nawet swoje dziecko poświęcić dla Boga, tak go kocha. Został ten Izaak uratowany, natomiast złożony został w ofierze baranek, jagnię, różnie się to tłumaczy, jagnię, baranek, owieczka i właśnie z rogu tego, z dwóch rogów w zasadzie stworzono szofary, bo z innych części ciała to stworzono inne instrumenty i inne jakieś tam przedmioty, natomiast właśnie z tych rogów stworzono szofar i ten szofar, na którym grają Żydzi, to jest lewy róg, natomiast prawy róg ma swoje przyszłe funkcje i o tym zaraz będziemy mówić. I tutaj widzimy właśnie konkretnie wykonany najprawdopodobniej właśnie z rogu barana, bo jego się wykonuje, żeby się ktoś nie pomylił przypadkiem, albo z rogu barana, albo z rogu kozła. Również się wykonuje z rogów antylopy i w ogóle zawsze zwierzę musi być koszerne. Nie wykonuje się jej z rogów bydła domowego, ponieważ to jest związane właśnie z tym cielcem, który kiedyś był czczony przez Żydów. Dlatego z takiego bydła domowego się nie wykonuje. I tutaj widzimy właśnie też chłopca. To jest z rogu jakiegoś zwierzęcia, który jest na pewno koszerny. Nie wiem, czy antylopa akurat ma taki róg, ale zwróćcie uwagę, bo to jest chyba najbardziej popularny szofar wśród judaistów, że tak powiem. Co on nam przypomina, jeśli na niego patrzymy? Bo ja to widzę węża. Ja widzę węża. Słuchajcie, no widzicie, no jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Dokładnie. No i to się właśnie zaczyna, powolutku. Generalnie to ten akurat rodzaj szofara najładniej brzmi. O ile on nie jest jakby stuningowany, o ile nie jest podpicowany na tych wszystkich filmikach na YouTubie, które można obejrzeć, no to rzeczywiście najładniej brzmi. No bo ten, który widzieliśmy tam w otoczeniu tej sekty chyba Chabad Lubavitch i tego prezydenta na zielono ubranego, no to taki typowy dźwięk, taki no niezbyt przyjemny i on najbardziej, zresztą wiecie co, jak sobie porównacie ten dźwięk tego szofara, to on nawet ten w niektórych momentach przypomina właśnie te dziwne dźwięki. Z tym, że te dziwne dźwięki, one nie są na 100% takie same,
Natomiast one mają sugerować, żeby się nie zorientowali wszyscy, żeby większość się właśnie nie zorientowała. Jakby co to oni mówili i oni pokazywali, żebyście usłyszeli, a że wy to zignorowaliście, no to nie jest ich wina. Oni zawsze tak funkcjonują i oni zawsze tak robią. No natomiast po prostu ten właśnie rodzaj szofara jest najciekawszy w swoim jakby wydaniu, nie? Że jest taki przypominający węża. No, ciekawe. O, i tutaj tak samo. W ogóle ta idea tych właśnie trąb to jest sens życia, ponieważ jak się zaraz dowiemy, Bóg Jahwe nakazał swojemu umiłowanemu, wybranemu narodowi właśnie nakazał używania trąb. No i tutaj słuchajcie, ja Wam pokażę wiele screenów i spróbujemy to jakby omówić, bo to są ważne kwestie, żebyście zrozumieli, po co się generuje ten sygnał z nieba. Po co się generuje. No i mamy tutaj, że sporządzony z rogu barana lub kozła jako instrument wojsk lub kultowy rozbrzmiewał w szabat, święto Rosh Chodesh, Chodesh, Nów Księżyca, czyli to jest Rosh Chodesh, to jest nowy rok w judaizmie. Zaczyna się, wiecie co, tak gdzieś we wrześniu on się zaczyna, między 16 a 20 którymś. Ostatnio właśnie świętowano go na grobie Cadyka w Umaniu na Ukrainie. To poszukajcie sobie materiałów. Na TikToku jest najwięcej pokazane, co tam się działo i co zostawiono po sobie i jaki bałagan. Natomiast no, to właśnie było to święto Rosh Chodesh. To był zawsze Nów Księżyca rozpoczyna te uroczystości, no i rozpoczyna jakby ten nowy rok. Rok w ogóle, kalendarz żydowski jest ściśle związany z kalendarzem księżycowym. To jest też ważne, żeby się ktoś nie pomylił. No i tutaj też mamy opisane właśnie, że to jest związane z tą historią ofiarowania Izaaka przez Abrahama. Był wykonany z roku baraniego. Upamiętnia stworzenie świata i przypomina o Sądzie Bożym. O tym Sądzie Bożym zaraz rozwiniemy, bo to jest bardzo ważne, bowiem w dniu sądu rozbrzmiewać ma dźwięk trąby szofar. Także do zwołania ludu Izraela na wojnę. Także wy sobie tutaj zbierajcie te punkty, i zobaczcie, jakim sensem życia dla Izraelitów jest właśnie ten szofar. Następnie związane jest z wydarzeniami, no to tak jak już mówiłam, ofiarowania Izaaka i nadejście Mesjasza. W 2023 roku były w paru miejscach były te dziwne dźwięki, z tym, że ja je słyszałam na TikToku, natomiast nie mogę ich znaleźć na YouTube, ale wiecie co, nam straszne psikusy ostatnio sztuczna inteligencja robi i my dużo rzeczy mamy trudności, żeby znaleźć. Może Wam się uda znaleźć, jeśli nie, no to albo mi uwierzycie na słowo, albo nie. Ja je słyszałam, ja widziałam filmy, materiały z pewnych kanałów na Telegramie. Nie były to kanały polskojęzyczne. I teraz tak, na jego lewym rogu, to tak jak powiedziałam, bo wykonano, skóra posłużyła za jakiś tam pas proroka Eliasza, kości zostały użyte do położenia fundamentów pod ołtarz, to trzeba mieć choroby. Jego ścięgna posłużyły na struny do harfy króla Dawida, na jego lewym rogu grano na górze Synaj w trakcie przekazywania Tory, a jego prawy róg obwieści nadejście Mesjasza. I tak naprawdę to, co teraz słyszymy, co możecie sobie na YouTubie obejrzeć, te granie na rogu, to jest granie na tym właśnie lewym rogu. Natomiast najprawdopodobniej ten prawy róg to są te dziwne dźwięki. Tutaj jeszcze kiedyś się grało właśnie na ogłaszające koronację króla, podobno teraz, kiedy się mianuje prezydenta w Izraelu, to też się gra na szofarze. No to Rosh Hashana upamiętnia stworzenie świata, to też jest ważne, bo tutaj jest mowa o księdze rodzaju.
A Księga Rodzaju to jest opis powstania Matrixu, opis powstania systemu buntowniczego. To nie jest opis powstania świata, powstania naszej Ziemi, macierzy wraz z Atta i tak dalej. To nie jest to, absolutnie. Księga Rodzaju to jest opis powstania Matrixu wewnątrz Ziemi. Upamiętnia stworzenie świata. Dmąc w szofar wyrażamy naszą akceptację faktu, że Bóg jest królem. Który Bóg? No, tutaj jest mowa cały czas o Bogu Izraela. Dźwięk szofaru przypomina głos proroków nawołujących do postępowania zgodnie z przykazaniami. I tutaj my możemy to powiązać z prawami noachickimi. Wszystko do tego zmierza. Oczywiście, bo no tutaj ten głos szofaru przypomina głos proroków nawołujących do postępowania zgodnie z przykazaniami. Ja się jeszcze cofnę i na przykład, nie wiem czy akurat, bo ja nie czytam wam wszystkiego, bo to by za długo trwało, natomiast w czasie tego nowego roku, to jest też nazwa Święto Trąbek, to właśnie 100 razy musi zagrać ten szofar. 100 razy. Także tak jak mówię, to jest sens życia tych wyznawców judaizmu. Dźwięk szofaru podobny jest do łkania, bo jeśli sobie tam posłuchacie, to rzeczywiście tam są 4 rodzaje tego dźwięku, nie? 4 rodzaje. To jest, jeśli chodzi o ten lewy róg, o szofar, nie? Szofar wykonany z lewego rogu. I szofar wzywa do modlitwy o wybawienie Izraela. Uwaga. No i tutaj mamy ten opis, jak to się stało właśnie, że Abraham złożył w oddaniu jagnię zamiast swojego syna. Wiecie, to mnie trochę tak śmieszy, bo jagnię to jeszcze rogów nie ma, nie? Jagnię to jest młoda owieczka, czy tam młody baranek, który nie ma rogów jeszcze, bo jeszcze mu się nie wykształciły. No ale już pomińmy to. Bo wiecie, oni to tak lubią sobie snuć. Czy w ogóle jest dużo może, powiedzmy to tak, że to jest dużo sprzeczności. O. Szofar wzywa do służenia Bogu tak, jak czynił to Abraham. Czyli po prostu no, szofar mówi, przypomina ci, żebyś był całkowicie posłuszny temu Bogu Jahwe. A tak naprawdę za tym Jahwe generalnie chodzi o Elohim. O. Dokładnie, a dokładniej to Lucyfer. Tak, a Elohim to są ci bogowie, czyli po prostu bliźnięta. Lucyfer zresztą też, bo to jest albo Lucy i Fer, albo Lu i Cypher. Trudno to, wiecie, rozsądzić. Jak naprawdę oni mieli na imię? My mówimy też, że to jest i Adam i Ewa. Natomiast tutaj też to wszystko jest poplątanie z pomieszaniem, bo mówi się, że Adam i Ewa, słuchajcie, to odnośnie golema. Adam i Ewa zostali ulepieni, znaczy nie, Adam został ulepiony z gliny, to tak jakby był tym golemem, nie? Tak. Natomiast to są niby pierwsi ludzie, ale to są ci, którzy wyszli, my wiemy, że to są ci, którzy, bo oni zostali wygnani z raju, natomiast oni sami wyszli na zewnątrz, oczywiście mają jakieś poczucie krzywdy, że oni musieli opuścić wnętrze ziemi, no bo oni zechcieli żyć niemoralnie, zechcieli opuścić Atta, opuścić po prostu to wnętrze ziemi, gdzie był dobrobyt, musieli wyjść na zewnątrz i tam borykać się z wieloma problemami. Natomiast też mówi się o tym, że Ewa jest matką wszystkich i to mówi się oficjalnie, bo mówi się o mitochondrialnej Ewie jako matce wszystkich. O, powiedzmy to tak. Dlatego my to tak widzimy, że oni tutaj strasznie dużo sprzeczności zawarli i ogólnie przedstawili tak Adam i Ewa, Adam jako pierwszy człowiek ulepiony z gliny, to jako pierwszy ten, który został stworzony, a nie powołany i zrodzony. Ewa powstała z żebra Adama, czyli została sklonowana, czy została jakby gdzieś jakieś kombinacje tutaj genetyczne odchodziły, nie? Więc my to widzimy w ten sposób. Dlatego ta Biblia no, jest taka, jaka jest i już po prostu nasza jakby praca tutaj jest taka, żeby jakoś się z tym borykać i to rozstrzygnąć.
żeby sobie dać radę, dlatego musimy wyłapywać pewne elementy, zbierać to w całość i mamy już pewną wiedzę wcześniej. A więc mając tą wiedzę wcześniej, tą ogromną wiedzę, tak można to nazwać, jeszcze nie wszystko, ale po prostu w tym momencie, jak sobie to wszystko pozbieramy, bo to wtedy się układa wszystko w całość. Jest ten generalny sens. Jak tutaj widzimy sens życia dla Żydów, akurat w tym. I widzimy tutaj chociażby tą sektę Lubowicz, czy Lubawicz, jak oni się nazywają? Lubawicz, no. Tak, Lubawicz. Czabat Lubawicz. Czabat, no. No i mamy prezydenta, czyli polityka, a więc tutaj to wszystko jest połączone, powiązane i tak dalej, także pytanie, w których tam pałacach prezydenckich to jest grane, dmuchane. No a więc po prostu to jest sprawa głębsza, szersza, a więc tak to wszystko wygląda. A więc coś jest bardzo ważnego, czyli to nie jest takie sobie, że to sobie, a sobie przyszli tam do jakiegoś prezydenta, sobie tam dmuchają. I do widzenia. Nie. To ma swój bardzo ważny oddźwięk, o którym się teraz dowiadujemy. Ale będziemy się dalej dowiadywać. Bo to jeszcze nie koniec, Czyli tak, czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Słuchajcie, sądzę, że gdybym usłyszała na własne uszy, na żywo ten dźwięk, a w Holandii swego czasu było w wielu miastach słychać, to sądzę, żeby mi jednak ciarki po plecach przeszły. Myślę, że tak, że to jednak jest taki niezbyt przyjemny dźwięk. Tak, to było coś, jak ja to słyszałem, tak przepraszam się na moment, jak ja to słyszałem, to było takie było niesmaczne, bo to jakby coś metal o metal po prostu ścierało się, to przynajmniej to, co ja słyszałem. Po prostu też tam pokazywali, chyba to była Słowacja albo jeszcze coś, gdzieś tam. I po prostu właśnie to takie było, to było takie wstrętne. To było wstrętne, ten dźwięk był po prostu wręcz, czy jego ktoś wygenerował, zaraz tych szczegóły techniczne też będziemy wiedzieć, wygenerował i po prostu to było takie obrzydliwe. No tak bym powiedział, że to jest obrzydliwe, nieprzyjemne. O, w ten sposób. Tak to wyglądało po prostu. Ale słuchajcie, nie wszystko od razu, jedziemy dalej. Szofar przypomina o dniu sądu i wzywa do przygotowania się na to, że Bóg będzie sądził wszystkie czyny człowieka. I co my możemy powiedzieć na temat tego sądu? Słuchajcie, bo tutaj cały czas przewija się ten sąd ostateczny. Słuchajcie, ostatnio robiliśmy film na temat Sądu Najwyższego, który ma być bestią, który ma sprawować... Sądem bestii. Który ma sprawować rządy całego świata i wykorzysta się do tego właśnie... wojska ONZ, aby egzekwowały, wszystkie wojska się przepoczwarzą w wojska ONZ, żeby egzekwowały 7 praw noachickich. I tutaj właśnie chodzi o ten sąd, właśnie o ten sąd Boży. Czyli oni to traktują jako Boży. Tak, oni będą wprowadzać swoje prawo, więc będą sądzić. Ale wiecie co? To oni są teraz sądzeni. Wiecie od kiedy? Od 10 lat. Przez królewską. Tak jest. Dlatego jest taka potężna nienawiść do mego męża. Do królewskiej i do nas, oczywiście do nas, a wcześniej była do mnie. Wcześniej do mnie to była wtedy jakby kwestie techniczne. Teraz to się musieli zmienić taktykę. Teraz już jest, wtedy była taktyka, że nie ma niebocentryzmu, ale teraz się już nie musieli zgodzić, bo jest, powstała pewna grupa niebocentryków. A więc to już jest, zostało to rozpowszechnione, a więc teraz trzeba po prostu tą grupę w jakiś sposób trzeba wprowadzić do tej grupy wilki w owczej skórze. To jest po prostu zmiana taktyki, ale mechanizm działalności jest taki sam jak kiedyś. No, chcesz jeszcze coś dodać, czy jedziemy dalej? Mechanizm jest taki sam jak tego, a więc po prostu się zwalcza, czy to nas w tej chwili, czy
niebocentryzm, ale jakby bokiem, bokiem, tak trochę nie tak formalnie, że tego się tu zgadzają, a tak naprawdę to tam jest stosowany pewien sabotaż. A my to już mówiliśmy o filmie o wilkach w Łowczej Służy, jaki to jest sabotaż, ale mechanizm jest identyczny. Dlatego właśnie, ponieważ dlaczego to wszystko jest? No właśnie, bo jest sąd, tylko trochę inny niż taki, jakby sobie wyobrażali. Natomiast... I dlatego ta wściekłość jest po prostu. Natomiast oni chcą zrobić w swoim stylu ten sąd, za pomocą właśnie tego Sądu Najwyższego, który będzie sądem bestii, który w ogóle będzie główną jakby tą siedzibą, bo mówi się, że będzie jeden rząd. Nie, nie będzie polityki, ale będzie sąd, który będzie sprawował władzę nad całym światem. O, to w ten sposób. Tak. No i co? No i będzie ta jedna świątynia, jedna religia, bo nie będzie bałwochwalstwa. Znaczy, ja tak mówię, będzie. To wiecie, to jest wszystko marzenia ściętej głowy, nie? Dokładnie. To są sny o potędze, ale takie są oczywiście te sny o potędze, te plany i tak dalej, tylko później to ma morderczy skutek, ale to za chwilę, tak? Tak, będziemy tutaj kontynuować. Morderczy skutek, ale dobra, jedziemy. Jeśli chodzi o dalszy sens życia po prostu tej nacji, która wyznaje judaizm, szofar stanowi zapowiedź wolności i powrotu Żydów do ziemi Izraela. Czyli to są też, słuchajcie, bardzo ważne, bo gdzie ta ziemia Izraela jest? No jak to właśnie, powrotu właśnie. Przecież mają ziemię obiecane w Izraelu, w Palestynie. Jaki problem? A to nagle co? Nowa ziemia obiecana? No ale mówi się teraz, że na terenie Europy ma powstać nowy, poprzednio mówiliśmy, wielki nowy Izrael. Tak. Nowa Jerozolima ma powstać właśnie na terenie Europy. Tak, to raz, że Europa. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Może jest okazja, chwilę tylko zajmę ci. Słuchajcie, dlaczego Europa jest taka tutaj ważna, że oni się chcą tutaj przerzucić po prostu i tak dalej. Co jest ważne? Bo tu nastąpiły pewne wydarzenia. Ty już mówiłeś to. No. Tak, ale powtórzę, bo to trzeba jednak powiązać, bo to się jednak tutaj, to jest jak koło zębate. Tryby muszą pasować. Ale tu się zawsze działy te różne wydarzenia. Wydarzenia, bardzo ważne wydarzenia i jeszcze w Ładzie i wtedy tutaj właśnie w Europie doszło do buntu przeciwko buntownikom, czyli ci, którzy ci z Scytopolanów postawili się i już przy wsparciu Atta, przy darach Atta, po prostu ich wyrzucili na zewnątrz. To Europa jest bardzo specyficzna, ponieważ w Europie to również działy się rzeczy, które były za czasów Petro ważne, tak. Więc tutaj się wszystkie te wydarzenia działy, bo tutaj była właśnie ta Galilea i tutaj była ta przecież ziemia obiecana. To była ziemia ostoja dla nas. A dlaczego, słuchajcie, to my już wspominaliśmy też Wam, że na terenie tutaj Europy, zwłaszcza tej Europy północnej, powiedzmy to tak, może to tak bardziej środkowej, północnej, to jest względny spokój i tutaj jest mało tych kataklizmów. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie, ale to jest bardzo ważne. Raczej jako ostoja to raczej tutaj się nie będzie dziać, dlatego tak chyba ci kapelusznicy chcą walić po prostu, bo nawet się mówi, że w związku z tym przebiegunowaniem, że to właśnie tereny Polski mają przetrwać, nie? Ponieważ tam jest to jakoś uwarunkowane złożami, tak. Natomiast to jest uwarunkowane, słuchajcie, położeniem geograficznym, szerokością dokładnie, geograficzną. Dokładnie, bo wiecie, co jest takie określenie, takie przysłowie. Nie co tamtego we własne gniazdo. Ja to nie pod brzydkie słowo, to nie będę używał. Mhm. No to oni po prostu nie będą rąbać we własne gniazdo. No to po prostu dlatego jest względny spokój. W każdym razie, słuchajcie, tu mnie Mariusz znowu zaskoczył i dał po prostu do myślenia. I nie wiem, o co chodzi ci z tym względnym spokojem. Może wyjaśnisz. Bo chodzi ci o to, że te kataklizmy są, czy co? Nie. Zupełnie nie. Kwestie geograficzne i te, że trzeba po prostu się wrzucić. Wrzucić tutaj. To są kwestie
do Europy, to są kwestie ideologiczne, a po prostu, a jeżeli coś będzie po prostu zrobić, powiedzmy, coś by się tutaj miało coś dziać, to proszę, dlatego jest ten względny spokój. Tu o to chodzi, że to jest względny spokój tutaj, tak, bo powiedzmy, no taki, ja wiem. Zależy, jak się postrzega ten względny spokój, tak, ale względny spokój na pewno jest od tych wszystkich kataklizmów i od tych różnych rzeczy, które się dzieją, a właśnie to jest kwestia tej ostoi, dlatego ona była obiecana nie im, tylko była jakby zapewnieniem dla Scytopolanów. Tutaj mieli Scytopolanie po prostu osiąść. Gdy nadejdzie Mesjasz, szofar będzie ogłaszał odkupienie całego świata, kiedy wszystkie narody poznają, że Haszem jest jedno i jedno jest jego imię. Także tutaj też to jest bardzo ważne. Gdy nadejdzie Mesjasz, szofar będzie ogłaszał odkupienie całego świata. No, od kogo oni chcą odkupić ten cały świat, słuchajcie? Czyli widać, że oni czekali kupę lat na to, żeby zawładnąć całym światem. I oni tak to ujęli, że oni chcą, że oni będą mieli odkupiony cały świat. Chyba wyrwany z gardła, po prostu krwią, potem i po prostu... masakrami. Tak. Ale pamiętajmy tutaj, aż taki szczególik, pamiętajmy, że tutaj właśnie to cały świat, ale pamiętajmy, że Polska to nie jest jakiś skrawek. Taki jakiś tam wycięty skrawek, który został. Polska jest całym, Polska to całe wnętrze ziemi, gdzie kiedyś mieszkaliśmy. No, na pewno ostoją jest cała Europa. No właśnie. I tutaj mamy stwierdzenie takie, że to wszystko to już jest bardzo blisko i już niedługo. Pewnego dnia usłyszymy dźwięk wielkiego szofaru, a przeciwnik zostanie unicestwiony. Ciekawe, kto tym przeciwnikiem jest. No, głównym przeciwnikiem dla tej nacji to są Scytopolanie, o których się kompletnie nic nie wspomina. No ale jak wiemy już i z ostatniego filmu również, po to, żeby się pozbyć Scytopolan, to chce się pozbyć wszystkich białych ludzi i poświęcić nawet tych swoich, bo tych ich białych też jest bardzo dużo. I nawet wśród nich jest sporo, z tym, że ci stricte, ci kapelusznicy biali, bo są nawet tacy rudzi, nie? No to oni oczywiście ich nie są do ruszenia, absolutnie. Natomiast ci wszyscy innowiercy, nie? Którzy są gojami, jak to oni mówią, no to są do likwidacji. Przy pomocy właśnie tego szofara ogłaszano ważne wydarzenia, na ten przykład zbliżanie się niebezpieczeństwa, wroga jakiegoś, czy rozpoczęcia lub zakończenia wojny. Oczywiście był też używany w świątyni jerozolimskiej. Nie wiem, czy już to było. Chyba to pominam, że oni też tym szofarem nawołują do postu i do pokuty. To w związku z tym świętem trąbek, czyli nowym rokiem. W judaizmie. To też chyba są ważne rzeczy, bo jakby ten ich Bóg nawołuje też przez to do tego, żeby wszyscy o nim pamiętali, ale to chyba jeszcze będzie, to jeszcze mam chyba. No i mamy, słuchajcie, te słynne trąby jerychońskie. To były oczywiście trąby właśnie, to były szofary. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne. Zapowiada dzień sądu znowu się przewija, po upływie dni, które prorok opisuje jako dzień szofaru i alarm przeciwko miastom obronnym i wysokim basztom. To jeszcze do tego wrócimy, ale co my tutaj mamy za wskazówkę, że wojowało się właśnie z miastami obronnymi i z wysokimi basztami. Czyli tutaj mamy sugestie naszych ówczesnych fortec i tych wszystkich na szczytach gór budowli, no i wszystkich właśnie tych obronnych miast. Dlaczego żeśmy budowali obronne miasta? Żeby trzymać ich na dystans.
w czasie, kiedy budowaliśmy Białe Miasta, to wręcz używaliśmy technologii, bo to już było po przyjściu Petro i po jego odejściu i przed jego powtórnym przyjściem, o, w ten sposób, bo my nie mamy pewności, co się z nim działo przez jakiś tam okres czasu, bo powtórne przyjście Petro to było, słuchajcie, jeszcze zanim odeszło to samo pokolenie, które było przy jego pierwszym tym przyjściu. Także o tym nie zapominajmy, tam była kwestia niecałych 100 lat, jak się zadział Armagedon. Więc te Białe Miasta, one nawet potrafiliśmy za pomocą technologii, za pomocą darów i do tego, żeśmy używali hipokaustów, potrafiliśmy zakrzywiać, odginać pole elektromagnetyczne, tak? Czy światło? No pole, no to bo jest po, jedno i za drugie. Jedno, no. I stawały się te miasta niewidzialne. Daje nam nadzieję, odzwierciedlając dźwięk wielkiego szofara, który wezwie naród żydowski rozproszony po całej ziemi, gdy przyjdzie Mesjasz. I to też jest bardzo ważne, że zabrzmi ten szofar, kiedy nadejdzie Mesjasz. Dlatego to, że w 2023 roku już były te trąby słyszalne, to są bardzo ważne rzeczy i chyba dlatego ich nie mogłam znaleźć. No, a nie przypuszczałam wtedy, że mi się to przyda i ich wcale nie skopiowałam. Ale ci, którzy śledzą Telegram, którzy są na Telegramie, to będą pamiętać, że takie filmiki, co najmniej jeden, ale wydaje mi się, że nawet ich więcej było, nawet kilka, że takie filmiki się pokazywały. Dobrze, jedziemy dalej. No, jeśli chodzi tutaj o te trąby jerychońskie, to zwróćmy uwagę, że oni w ogóle też mają chorobę na punkcie 7, bo mamy 7 trąb jerychońskich i niosło ich 7 kapłanów i okrążyli Jerycho 7 razy. Ja się w ogóle zastanawiam, czy to nie jest opisane, te trąby jerychońskie, czy to nie jest opisane to, że oni kiedyś zaatakowali pałac. W sensie, że wyrżnęli dziurę w tym, w krążku. Ale Mariusz mówi, że to nie był pierwszy atak katakliczny, a według niego to był drugi atak katakliczny, gdzie w tym momencie to Jerycho niby oni zniszczyli. To tak, to przypominało raczej drugi atak katakliczny. Tak, bo pierwszy to było tylko wyrżnięcie tego krążka w szkle nieba. I po prostu zamrożenie wszystkich, bo taki był cel, żeby wszystkich wybić. Także to się, słuchajcie, historia się chce powtórzyć, bo jak wtedy przy pierwszym ataku kataklicznym był cel taki, żeby wybić wszystkich, co byli tutaj wewnątrz ziemi. No bo oni zawsze to chcieli. Zawsze właśnie to jest cel nadrzędny, po prostu wytłuc. Drugi atak katakliczny miał to samo zrobić. To samo miał zrobić. Trzeci atak też miał to samo zrobić, ale im się nie udało, bo scytopolanie byli transcendentni, o czym dzisiaj też będziemy mówić. Tak. I teraz, ale to jest ważne, słuchajcie, że te trąby jerychońskie to można powiązać z drugim atakiem kataklicznym, bo one były w odpowiednim miejscu umieszczone właśnie, ta broń soniczna, która zniszczyła również między innymi te wszystkie nasze tutaj budowle, które zostały zniszczone w różnoraki sposób, bo użyto do tego wielu narzędzi. Więc tutaj mamy z tym do czynienia, jedziemy dalej. I teraz powróćmy, tutaj mamy wytłumaczone te trąby jerychońskie, a tu powróćmy do tego wielkiego szofara, bo ten wielki szofar to jest ten prawy szofar. Który właśnie się próbuje nam imitować, nie? Za pomocą tych dziwnych dźwięków. Daje nam nadzieję, odzwierciedlając wielkiego szofara, który wezwie naród żydowski rozproszony po całej ziemi, gdy przyjdzie Mesjasz. I teraz też trafiłam na pewien filmik, który dziś obejrzałam, gdzie właśnie też się mówi, że szofar zabrzmi i będzie to znak na czasy ostateczne. I generalnie się to pokrywa, bo od 2012 roku, gdzie trąbiono przez lata, że w 2012 będzie koniec świata, to od 2012 roku my słyszymy właśnie te
ten prawy szofar, ten wielki szofar. I jest to celowo wygenerowane. Wszystko po to, żeby zapowiedzieć różne rzeczy, które się dzieją. Żeby zapowiedzieć różne rzeczy, które się dzieją. I jak widzicie, to co wam wszystko tutaj, co prześledziliśmy, to wszystko ma to jeden wielki sens dla całej tej wiary. Natomiast te trąby, jako trąby może, apokaliptyczne czy trąby anielskie, one są opisane właśnie w Nowym również Testamencie. Z tym, że jest to sfałszowane. I tak naprawdę, kiedy oni... O coś innego chodzi. Oni zamienili i oni stworzyli całą tą bajeczkę właśnie o tych siedmiu trąbach, bo tam też jest siedem aniołów, oni w ogóle mają chorobę na punkcie cyfry 7. A pamiętajmy, że cyfra 7, mówi się, że to jest liczba boska, ale przypomnę, że to jest liczba 7, to jest kosa. To jest kosa i ona zawsze będzie oznaczała zapowiedź śmierci. I jeśli chodzi właśnie o te trąby apokaliptyczne, to jeszcze zaraz tutaj wrócimy do nich. Natomiast tutaj jeszcze jest: dmijcie wróg na nowiu podczas pełni w nasz dzień uroczysty. Czyli i w nowiu, i podczas pełni. Czyli to generalnie oddawanie czci nie tylko Słońcu, nie tylko Bogu, ale również Księżycowi, czyli bogini. Tak jak powiedzieliśmy, to jest oddawanie czci Elohim i oni tak funkcjonują. Z oddawaniem czci do Elohim. I nie tylko Bóg Słońce, ale też bogini Księżyca. I zwróćcie uwagę, że taka jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego. Czyli oni mają, żeby dmuchać te trąby, dmić, to oni mają nakazane przez ich Boga. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. To się wszystko działo, słuchajcie, w czasie tych 40 lat na pustyni. Czy to jest prawda? No, tak jak mówiliśmy kiedyś, że to jest wyssane z palucha, ale cóż, przeczytamy to. Góra zaś Synaj była całkiem spowita dymem, gdyż Jahwe stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, że Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Tutaj to w ogóle mamy jakby opis, słuchajcie, wybuchu tego wulkanu. Ale patrzcie, jak to jest związane wszystko właśnie z ogniem. Jeśli tutaj mamy, wiecie co, ogień. Ogień jest przypisany bezpośrednio Słońcu. Dlatego ten ogień też się często pojawia. Z ogniem, strachem. No to wiadomo. Strach zawsze musi być. Jahwe się zjawi nad nimi, jak błyskawice wzlecą jego strzały. Błyskawice, to mówiliśmy o tych tak zwanych figurach Lichtenberga, gdzie właśnie przy montażu księżyca i słońca to były bardzo duże wyładowania elektryczne, które spowodowały właśnie terraformowanie, czyli mieliśmy do czynienia właśnie z wypiętrzaniem terenu lub z powstawaniem po prostu pęknięć potężnych i na przykład mamy teraz tego ślady w postaci różnych wąwozów czy kanionów. Wielki kanion został wykryty dopiero w XVIII bodajże wieku, czy w XIX nawet bodajże, gdzie wcześniej go nie było, bo w XIX wieku po trzecim ataku kataklicznym trzeba było zrobić, uaktualnić wszystkie mapy i na przykład odkryto wtedy jezioro Wiktorii, którego wcześniej nie było, czy odkryto Wielki Kanion. I to wszystko powstało właśnie poprzez te potężne wyładowania. Jahwe Bóg Wszechmogący zadmie wróg. I to są też ważne rzeczy. To nam się też przyda. Nadciągnie w szumie wichru z południa. To już jest mniej ważne. Niem trąbu i krzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim. I tutaj właśnie wracamy jeszcze raz, znalazłam ten werset, jak on brzmi właśnie w Biblii.
I tutaj mamy właśnie zaznaczone, że generalnie te trąby właśnie miały być przeciwko nawoływaniem do wojny, przeciwko właśnie tym miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. To są ważne rzeczy, nie? Są ważne rzeczy, bo nam tutaj wypływa ta kwestia, o której myśmy często mówili, że po to, żeśmy budowali różne fortyfikacje, żeby się od nich po prostu izolować, a dla nich sensem życia było nas atakować. I słuchajcie, i teraz przejdziemy sobie do tych siedmiu trąb anielskich, tych apokaliptycznych, bo według nas stworzono, wyssano to z palucha i dopasowano to, co było w objawieniu Jana, dopasowano do tych właśnie trąb, do tych szofarów. I generalnie bibliści to twierdzą, że to te siedem trąb to jest siedem szofarów. A my uważamy, że cała ta bajeczka została wmanewrowana w objawienie w bardzo sprytny sposób. Natomiast tak naprawdę to nigdy nie chodziło o siedem trąb, tylko chodziło o rosnące wibracje z pałacu Atta. Dokładnie. I tutaj jest cały jakby meritum, że to chodzi o rosnące pałacu tego i to właśnie chcieli wykorzystać. Ale w formie, że to są niby trąby, no bo nie swoją powiedzmy ideologię musieli tu wpleść. Tak, dlatego mieli kupę lat, żeby to wszystko wyklepać na ploterze. Mało tego, ja sądzę, że to było opisane w taki sposób, żeby dać nadzieję i zapewnienie dla Polanów w runach polańskich. Tak, w oryginale. A tutaj jest to wszystko opisane, co ich Bóg robi dla swoich narodów. To jest to wszystko opisane. I tutaj nie miejmy wątpliwości, że to chodzi o ichniego Boga. Dokładnie. Bo Atta, dając nam wibracje, on spowodował, że nam wzrastała świadomość i wiele rzeczy, które zrobiliśmy przez te wszystkie lata, dzięki właśnie tym wibracjom, one poszły w bardzo dobrym kierunku. Że my wzrastaliśmy w prawiedzie, że my odpowiednio nastawiamy się psychologicznie, że my dążymy do tej prawiedy. I tak, ja to powiem jeszcze, to taki wbije się, przepraszam. Dobrze, dobrze. Słuchaj, to, że po prostu z takim grzybem, to nie to, że się ten grzyb, z grzybem to się przecież walczy. No bo żeśmy się dowiedzieli o grzybie, nie? Dzięki właśnie temu. A mając świadomość na temat grzyba, no to możemy wiedzieć, z czym my się zmagamy, nie? Bo na przykład mamy jakieś tam potrzeby, czy kiedyś braliśmy to za nasze własne myśli. Teraz możemy wiedzieć, że wiele z tych myśli to są jakieś tam potrzeby. Możemy w jakiś sposób po prostu odsunąć. Mamy po prostu więcej wiedzy na ten temat, jak postępować, jak funkcjonować w ogóle w tym właśnie systemie i w tym, co się dzieje, bo czasy są bardzo, bardzo znamienne. Więc tutaj widzicie, tu nie chodzi o to akurat w tym, co się wplotło w tą apokalipsę, te wszystkie fałszerstwa związane z tymi siedmioma trąbami, to słuchajcie, tu się opisało tak, aby wszyscy się bali. Aby wszyscy się bali i aby wszyscy, bo widocznie coś się chce dzięki temu ugrać. No i powiedzmy może już o tych siedmiu trąbach. A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się, aby zatrąbić i pierwszy zatrąbił, a powstał grat, ogień. Myśmy o tym generalnie mówili chyba dwa filmy do tyłu, nie? No jakoś tak. Czy tam trzy filmy do tyłu. To żeśmy nawet te wersety żeśmy pokazywali, dlatego tak pobieżnie. A powstał grat i ogień przemieszane z krwią i spadły na ziemię, a spłonęła trzecia część ziemi, spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszystka trawa zielona. No i rzeczywiście, rzeczywiście tak się dzieje teraz, nie? I drugi anioł zatrąbił i tutaj ta wielka góra płonąca, no i te wszystkie wydarzenia. Tutaj następny anioł zatrąbił. Pamiętacie, że ja się ostatnio zastanawiałam właśnie, kim są te anioły? To wychodziło na to, nawet to poruszyłam w kolejnej części
wychodzi na to, że chodzi o tego Boga Słońca. O tego Boga Słońca. I ogólnie, jak się zagłębicie tutaj właśnie, to wszystko to, co się dzieje, czyli te wszystkie kataklizmy, myśmy to już dokładnie z Wami omawialiśmy, pochodzą od Słońca i od Księżyca, od tego, co generalnie, jak bardzo zakłócają pole elektromagnetyczne, to pierwotne, ten docisk, i stąd te wszystkie kataklizmy. No i te kataklizmy też się dzieją tam, na tych ziemiach, gdzie one były zawsze, tylko teraz są mocno zintensyfikowane i ewentualnie mogą się troszeczkę przesuwać i występować częściej tam, gdzie kiedyś występowały bardzo, bardzo rzadko. Więc myśmy to już wszystko omówili, że to wszystko pochodzi od Boga Słońca, czyli od Słońca, od Boga Słońca i od Bogini Księżyca, od tych bliźniąt, czyli od tych dwóch sił destabilizujących. A to jest wszystko tak, słuchajcie, opisane. Właśnie i te siedem trąb ma wskazywać na to, żeby wszyscy oczekiwali po pierwsze przyjścia Mesjasza, żeby wszyscy się bali, żeby wszyscy pokornie jakby tam modlili się i wracali po prostu do wiary. No może tutaj tak pobieżnie. Piąty anioł zatrąbił i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, ale w zasadzie to myśmy już to przerabiali. No tutaj właśnie jest z tym, kto będzie miał znamie i dano jej pieczęć Boga, ale zwróćcie uwagę, jak jest to opisane, że dano ten pieczęć Boga na czołach i dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze. Także wiecie, czy to są właśnie, czy tak by chciał dla nas Atta? No, tu raczej są działania właśnie, wszystko chodzi o to, że przez wibracje, przez wysokie wibracje, które się zadziewają, szwankuje Słońce i Księżyc. I jest ta aktywność słoneczna, a nie tylko słoneczna, bo się ukrywa, że jest aktywność również Księżyca. To my cały czas to powtarzamy nieustannie, ale w zasadzie właśnie wszystkie te, czy te szarańcze, czy te wszystkie plagi, to wszystko jest spowodowane właśnie działalnością Słońca i Księżyca. Według nas niektóre rzeczy się potęguje, to i owszem. Na przykład na Maui, powtórzę jeszcze raz, tam złożono ludzi w ofierze, i najprawdopodobniej szofar, który zagrał, ten wielki szofar, który zagrał, mógł, słuchajcie, nawoływać właśnie do wsparcia właśnie w tym przedsięwzięciu, w tym całym składaniu ofiary. Więc tak my to widzimy, że te siedem trąb to jest nawiązaniem do tych siedmiu tych szofarów i one jakby nawołują właśnie tego ich Boga do wsparcia. No, pamiętajmy też, że to wszystko się już zadziało, to było w czasie Armagedonu. Teraz to, co mamy, to mamy powtórkę z rozrywki. Też trochę się ją podkręca, wiadomo już jakim celu, też to wytłumaczyliśmy, żeby po prostu, żeby każdy czekał na przyjście właśnie tego Mesjasza, a no będzie to fałszywy prorok. No i tu szósty anioł, nie będziemy tego przerabiać. A pozostali ludzie nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak aby nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani nie odwrócili się od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. No i tutaj siódmy anioł, pominiemy to. Także jeśli chodzi o ten gniew, to tu też dokładnie chodzi o gniew Boga Słońca.
Ale jaki jest pozytyw z tego wszystkiego, nie? Bo ukryte jest to, że zamiast tych trąb powinny być opisane wibracje. Bo wibracje, tak jak już wspomnieliśmy, one mają oddziaływać na nas w sposób bardzo pozytywny, właśnie na cytopolanu. Tutaj jest Mateusza. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. O tym też już mówiliśmy. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebies zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich i z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego końca nieba aż do drugiego. My sądzimy, że tutaj ma zaistnieć jakieś zjawisko związane z tymi wibracjami. Może tak. Nie tyle co zjawisko, co te po prostu wibracje, one osiągną jakiś szczytowy pułap. Pewien poziom te wibracje muszą być na odpowiedniej częstotliwości, o dokładnie te słowo. Częstotliwości, które po prostu zrobią coś, o którym żeśmy tam tak jakby zostawili w tych poprzednich filmach, no bo nie wiedzieliśmy, a po prostu, a tutaj możemy to doprecyzować, o co to chodzi. No i? Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego, że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. I tutaj jest mowa o przejściu w transcendencję. Czyli pamiętamy, że na przykład Katarowie, którzy byli z cytopolanami, zostali nazwani Katarowie, aby ukryć cytopolanów, ale Katarowie na przykład mieli swoje fortece i swoje budowle na szczytach skał. Jak chcecie to pogrzebcie, to się dowiecie. Ja kiedyś to linkowałam dawno temu. Natomiast właśnie oni mówili, że tak naprawdę ten świat materialny to nie jest tym naszym światem, że ten świat materialny stał się poprzez działalność szatana, nie? Czyli chodzi tutaj oczywiście o Elohim, o buntowników. Więc dlatego jest to tak zapisane. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Czyli nasze ciała transcendentne były niezniszczalne. Tak, one były po prostu takie właśnie, że one nie były materialne. O, może tak to... One były materialne, ale one spokojnie mogły przechodzić w różny stan. No właśnie o to chodzi, że mogły przejść z jednego do drugiego po prostu stanu. To chodziło tutaj o dary i o też wiedzę na ten temat, jak przenikać między cząsteczkami, nie? Tak, bo to było do czego potrzebne? No bo wszystko ma swój cel. Do czego to było potrzebne? To było do tego, żeby funkcjonować w ładzie, bo w ładzie była potrzebna i jedna funkcja, i druga funkcja. Żeby można było po prostu ten ład nadzorować, jeżeli można tak nazwać. No tak, bo myśmy sprawowali ład nad zwierzętami i roślinami. Ta. No właśnie. To tam w altruizmie jest. Zaznaczam. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. Ciekawe, no. Nie? Oj, ciekawe. No właśnie. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba. Umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. I tutaj wydaje nam się, że nie chodzi tutaj znowu o trąbę, tylko właśnie chodzi o ten jakiś... częstotliwość. O jakąś częstotliwość, która nastąpi i która po prostu sprawi, że staniemy się transcendentni i przejdziemy na kwintesencję. Bo myśmy się tu zamartwiali i zastanawialiśmy się, jak tu przejść na tą kwintesencję? Czy to musimy sami podjąć ten trud? Czy będziemy wsparci przez Atta? No wygląda na to, że odpowiednia częstotliwość wibracji nam... W odpowiednim czasie. Nas wesprze w tym. W odpowiednim czasie. Bo to jest, wiecie co, to jest jednak ciągła walka właśnie z tym grzybem i z tym systemem. To jest bardzo trudno, słuchajcie,
z tym, te kwestie żywieniowe to są naprawdę bardzo, bardzo trudne. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przeodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodziało się w nieśmiertelność. To jest wszystko powiedziane od Adolfa. I nawet nie trzeba tutaj komentować. Tak jest. Kto ma oczy, ten widzi. Tak. Kto ma uszy, ten słyszy. Oczywiście, co do tego tutaj, co mamy, to jest masa pytań. Oczywiście, masa pytań, a ten fragment jest ojej mocny do przemyśleń. Mm-hmm. Bo jakie są skutki, ale to już zostawmy to. To już zostawiam. Tego się boją najbardziej buntownicy, dlatego chcą wszystkich białych ludzi wybić, nawet swoich, po to, żeby uniknąć tego, co się ma zadziać. Żeby uniknąć tego, co się ma właśnie zadziać. Właśnie to jest to. Żeby uniknąć właśnie tego. No, tego się boją najbardziej. Co my tu mamy jeszcze? A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. Tutaj chodzi o cząsteczkę Atta. I chodzi o samego Atta. Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, ten, który sprawił, iż Petro stał się transcendentny, bo Chrystus to jest inaczej Petro, jeśli się to przeczyta w runach. Przepraszam. Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, czyli sprawił, że on stał się transcendentny. Nawet ktoś się nas pytał, bo Petro pościł 40 dni. I po tych 40 dniach, on nawet w czasie tego postu, na tej pustelni, nie? To on miał kuszenie chyba tam, nie? Tak. Przez buntownik. Także ktoś nas zapytał, czy to po tym on stał się transcendentny, czy on miał aktywne dary. Najprawdopodobniej po tym, nie? No tak, bo słuchajcie, zniszczył w sobie grzyba, zagłodził go. To raz, a częstotliwości zrobiły swoje. No, po prostu jego cząsteczka stała się aktywna. Tak, i wygenerowała takie częstotliwości, że po prostu grzyb poszedł się bujać. Przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Czyli chodzi tutaj dokładnie, w waszych sercach jest cząsteczka Atta. I tu jeszcze jest, gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, by wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni, a módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimę albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. To już kiedyś też o tym mówiliśmy. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. I tu też zostało zamienione, z powodu powołanych. Dokładnie. Ów czas zostanie skrócony. W innych częściach Nowego Testamentu jest mowa o powołanych. No właśnie. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Słuchajcie, to już się dzieje, bo to, że kto będzie na dachu, niech nie schodzi. Widzieliśmy, co się ostatnio działo, jakie były powodzie, choćby nawet i ta powódź błotna w Libii, nie? Czy we Włoszech też była powódź. No bardzo dużo ostatnio ludzi ginie właśnie przez te powodzie. Więc to wszystko już się dzieje i to są czasy, kiedy właśnie ten Mesjasz przyjdzie, ten fałszywy Mesjasz. Także miejmy to na uwadze. No i koniec. I wiecie co, bo ja się tak troszkę ciężko po prostu tutaj mi poszło tutaj wam, żeby to wszystko wytłumaczyć, związane z tymi siedmioma trąbami. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ja tutaj sobie gdzieś zapisałam, bo nawołuje się, że jak są te kataklizmy, te trąby właśnie aniołów od słońca i księżyca,
to, żeby właśnie oddawać cześć temu ichniemu Bogu. O, tego nie wspomniałam. I o to tutaj w tym wszystkim też chodzi. I po to właśnie te wszystkie dźwięki dziwne też się odbywają za pomocą tego rzekomo prawego szofara, tego wielkiego szofara, żeby oddać Bogu po prostu cześć i chwałę. Tylko właśnie nie chodzi to tak naprawdę o Boga, tylko o Elohim i o Lucyfera. I teraz może powiedzmy, bo jeszcze chyba chciałeś coś dodać, ale musimy powiedzieć, gdzie ten element się znajduje, który generuje te głosy. To są kwestie techniczne. Mhm. No to mamy tutaj chociażby chwilę, żeby to powiedzieć na koniec. Ze 100 kilometrów kwestie dźwięku, wygenerować taki dźwięk o takiej częstotliwości, żeby to było słyszalne punktowo, uwaga, punktowo, no to mamy Słońce, Księżyc, mamy też tam parę, czyli jakąś energię, które to spowoduje, że wygeneruje się ten dźwięk, a ludzie na dole to będą się trząść. A mało tego, jeszcze, żeby nie było wszystkiego, no to po prostu mamy te tak zwane, no, satelity, powiedzmy, które są wkręcone w obrotową osłonkę germanową. A więc mamy tutaj, no, dość dużą, dość duży zakres możliwości. W trakcie to mi tutaj wyskoczyło, wiesz, pamiętasz ten werset Zachariasza? Jak błyskawice wlecą jego strzałę i Jahwe, Bóg Wszechmogący, zadmie wróg. Czyli tak jakby to urządzenie znajdowało się w Słońcu. Dokładnie, w Słońcu, Księżycu, bo to jest rodzaj głośnika. No sądzę, że... Chodzi tutaj o broń soniczną dokładnie. Aha, to w porządku. A czy to będzie, to broń soniczna musi mieć głośnik, nie? No jakiś głośnik jest. Tak, no. jakiś po prostu dźwięk trzeba po prostu o jakiejś częstotliwości wygenerować, żeby to przeleciało te 100 kilometrów. Co najmniej 100 kilometrów. Bo zwróćmy uwagę, że to się dzieje punktowo. Jeśli spojrzymy właśnie też na tą mapę, przepraszam, ale dużo tego materiału muszę przewinąć, żeby wrócić. A może zrobimy to inaczej? To będzie łatwiej. O, żeby was już... To zwróćmy uwagę, że to się dzieje punktowo. To się nie dzieje wszędzie. Nawet była taka sugestia w jednym z tych filmików, że, no, że to może się generować z jądra Ziemi. To już tutaj była jakaś sugestia, że to jest z pałacu Atta, słuchajcie. No bo jądro Ziemi to jest pałac Atta. Więc to się dzieje jakby punktowo. Jeśli to by było z pałacu, to by to było słychać wszędzie. To by to było dosłownie słychać wszędzie, nie? Natomiast to się dzieje punktowo, więc tak jak Mariusz mówi. To musi być po prostu, gdzieś musi być ten jakby głośnik i musi to być dźwięk przeniesiony na te 100 kilometrów w dół i my go na przykład słyszymy o 100-200 kilometrów powiedzmy i to robi wrażenie, że on jest z powierzchni wnętrza Ziemi. A więc to po prostu... Nie, on słychać go, że on jest gdzieś z nieba. To zależy. Nawet ci wszyscy, którzy słyszą te dźwięki, to się patrzą w niebo zawsze. I nawet jak kręcą, to kręcą w niebo, bo oni mają wrażenie, że to z nieba i spodziewają się coś zobaczyć, że coś tam zobaczą na tym niebie. To zależy od filmu, tak? Bo ja widziałem ten film, który właśnie pokazywał, że on tam ileś tam kilometrów, ale masz rację, że to jest kwestia, że to jest kwestia, że to jest no gdzieś z nieba, tylko to było tak jakby oddalone. O te powiedzmy 50 dalej tam kilometrów. No bo one nie są, one właśnie ich nie słychać tak dosłownie bardzo głośno, tylko po prostu trzeba się też trochę wsłuchać, nie? To jeszcze zależy kiedy. Ale rzeczywiście to tak jakby brzmiało z bardzo wysoka i z bardzo daleka, no. No właśnie o to chodzi, no. Że to jest i wysoko i daleko, tylko jak się popatrzy w ten sposób, no to tak rzeczywiście tutaj w tym momencie następuje ten proces.
gdzie zahaczamy o szkło nieba. Otóż to. No i co my jeszcze tutaj mamy dodać? Chyba już wszystko powiedzieliśmy. Chyba już wszystko powiedzieliśmy. Jeszcze raz możemy Państwu zademonstrować ten filmik. No, to jest merytoryczne. I co to? Słuchajcie, w takim układzie, mając tak pozytywne elementy w tym filmie, to radzimy nóżki na stół i w łączności z Atta praca osobista. Tak jest. Bo ten film, tak jak każdy, generuje dużo pytań. I to jest właśnie, to jest możecie sobie zadać, albo nam pytanie zadać. Możecie sobie sami i odpowiedzieć. A możecie nam też zadać pytanie. No i w tym momencie jest jakaś praca, działanie. Pozytyw jest, dlatego że mamy powiedziane, że w jednym momencie zostaniemy odmienieni. I to jest ogromny pozytyw, który powinien tutaj nam zostać w pamięci i ogólnie. Ze spokojem. Tak. Spokój, wolne ruchy i nóżki na stół. Dokładnie. Także bez spiny żadnej. Tak. Żeby się nie trząść. I bez stresu. Wszystko to, co przed nami jest, to jest teatr i miejmy to na uwadze. I cały czas już to powtarzamy ostatnio, że trzymajmy rękę na pulsie, bo przed nami takie wydarzenia, że jeszcze nam szczęka opadnie. Nawet nam będziemy pod ogromnym wrażeniem. I to, co się działo przez ostatnie 4 lata, od 2000, w zasadzie nie 4, od 2021 roku, nie, od 20, dobrze, 20. No, od 20. Od 2020 roku to, co się działo, to był, wiecie co, to był pikuś w porównaniu z tym, co na nas szykują teraz. Także miejmy się na baczności, bo zwiedzenie będzie bardzo silne. Czyli wojna ideologiczna z niebocentryzmem na różnych poziomach i ona jest w toku na grubą skalę. Bo dla tamtych nacji, dla nacji buntowniczych jest to sensem życia. Jest to sensem życia. I tyle. A my spokojnie dotrwamy. I chyba z tym pozytywem skończymy. Tak jest. No i co? Na razicho. Na razie. Do usłyszenia.